Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę przedstawić ci 53 pomysły na biznes z domu. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! Być może jesteś w sytuacji, w której miałeś pracę wcześniej, pracowałeś tam przez kilka lat, ale to nie była twoja praca marzeń, nie cierpiałeś jej, nie lubiałeś jej. Zawsze marzyłeś na przykład o tym, żeby mieć swój własny biznes, związaną z tym niezależność, wolność, żeby być człowiekiem, który sam decyduje o swojej przyszłości, nie? Ale dotychczas no, nie było nigdy okazji, bałeś się podjąć decyzję i tak dalej. Być może teraz zmuszony sytuacją założysz ten biznes i za rok, dwa, trzy będziesz już mieć no, bardzo fajną firmę, z której nie tylko będziesz mógł się utrzymać, ale która będzie dawać ci satysfakcję, akcje, będzie dawać ci też finanse, pieniądze, a być może też będzie zatrudniać inne osoby, dawać wartość dla nich, ale przede wszystkim też wartość dla swoich klientów. Więc moi drodzy, dzisiaj chcę właśnie przedstawić wam aż 53, no słuchajcie, to jest taka potężna dawka wartości, że jak ktoś z was nie udostępni tego filmu dla swoich znajomych, to naprawdę, co to ma być w ogóle, jak tam się przejdę, więc moi drodzy, udostępniajcie od razu, bo będzie tu mega wartość, mega inspiracja, niesamowita inspiracja dla was, żeby właśnie zamiast się pod wpływem tych mediów zamykać w swojej głowie, w lęku, w panice, to jednak podejść do sytuacji pozytywnie, dostrzec w niej jakieś szanse dla siebie, szanse przede wszystkim dla zmiany, no i szanse na to, żeby właśnie stworzyć swoją własną firmę. Dzisiejsze pomysły, moi drodzy, będą dotyczyć również oczywiście biznesów do wykonania z domu. Więc specjalnie mam tutaj pomysły, które możecie wykonać ze swojego domu. Część z nich będzie takich, które będą mieć dużą rację bytu, kiedy wszystko się unormuje, kiedy świat wróci do normalności, ale zdecydowana większość z nich jest taka, którą już możecie wprowadzić i już zacząć działać. I co większe, co jest najważniejsze, trzeba przewidywać. Jeśli nawet twoje stanowisko w pracy obecnie nie jest zagrożone, pracujesz sobie zdalnie z domu na przykład, albo dojeżdżasz gdzieś tam do firmy i całkiem nieźle sobie radzisz, nie? To warto też myśleć przyszłościowo, że za miesiąc, za dwa wszystko może się pozmieniać, więc warto by było znaleźć sobie coś takiego, co właśnie na boku możesz już zacząć budować i idealnie, kiedy coś by się popsuło, to będziesz mieć tą drugą nogę, czyli zabezpieczenie właśnie dla siebie. No ale mówię, dla większości z was będzie to niesamowita szansa, niesamowita okazja właśnie, żeby wreszcie wystartować z tym swoim biznesem, coś, co być może odkładaliście od dawna. Jedziemy po kolei. Punkt pierwszy. Handel używanymi rzeczami. Coś, co ja wam polecam, moi drodzy, od lat. Bardzo prosta sprawa. Bierzesz cokolwiek z domu, wszystkie jakieś płyty, książki, ubrania, wystawiasz od złotówki na licytację na przykład na Allegro i sprzedajesz po takiej cenie, po jakiej się sprzeda. Następnie, kiedy sprzedasz wszystkie swoje niepotrzebne rzeczy z domu, a zobaczysz, że często będziesz zaskoczony cenami, to możesz poprosić o to swoich znajomych, rodzinę, od nich też zacząć wyprzedawać te rzeczy, a później nawet uderzyć do obcych ludzi i zacząć właśnie w ten sposób sprzedawać. Coś, co nie wymaga żadnego wkładu finansowego, zrobisz to z domu, możesz zacząć nawet dzisiaj wystawić już pierwszą serię jakichś przedmiotów. Punkt drugi. Naprawa. Naprawa różnych rzeczy. Jeśli znasz się na czymś, albo po prostu masz do tego no, taką rękę majsterkowicza, możesz naprawiać rowery, komputery, buty, ubrania, sieci nawet domowe ludziom i to nawet można robić to zdalnie. Nawet można to robić to zdalnie, po prostu tak jak to robią ludzie w call center, czyli analizujesz czyjąś sytuację, zadajesz pytania, różne rzeczy proponujesz, żeby ktoś spróbował w domu zrobić, jeśli się na tym znasz, nie? Więc jeśli masz jakieś umiejętności z tym związane, naprawa zawsze jest w cenie, zwłaszcza teraz, kiedy no, ludzie mają ograniczony dostęp do różnego rodzaju serwisów, to właśnie ty możesz freelancersko takie usługi świadczyć. Punkt trzeci. Planowanie ślubów, urodzin, imprez różnych firmowych. I uwaga, ważna informacja, moi drodzy. Kto z was chce wziąć udział w spotkaniu na żywo z Janem Gajosem oraz z uczestnikami wyzwania 90 dni, to już niedługo będzie taka szansa. Słuchajcie, Janek już niedługo planuje zrobić dla was 4 szkolenia połączone z 4 imprezami integracyjnymi. Możecie sobie wejść na stronę lepsze-życie.pl, zresztą wrzucę tutaj linka, i będą to spotkania w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie i w Łodzi. Jedyna taka szansa, słuchajcie, żeby praktycznie za grosze nie tylko przeżyć fajne szkolenie kilkugodzinne, gdzie otrzymacie bardzo wartościową wiedzę z zakresu zarządzania czasem, zmiany waszych przekonań, ale również, żeby poznać właśnie ludzi w naszej społeczności, poznać ludzi z wyzwania 90 dni. Na każdym takim szkoleniu będzie kilkaset osób, więc będziecie mieć możliwość właśnie nawiązać nowe znajomości, czy to prywatne, czy biznesowe, poznać mnóstwo wspaniałych ludzi, poszerzyć swoją sieć kontaktów, no ogólnie zrobić coś fajnego. Więc zapraszam was serdecznie, wchodźcie na stronę, póki jeszcze są bilety, rezerwujcie dla siebie, kochani.
Punkt czwarty. To jest opieka nad psami, nad zwierzakami różnymi. Więc może to być opieka na przykład, żeby strzyżenie psów, kąpanie psów, czy jakieś tego typu różne rzeczy, gdzie ludzie, którzy mają pieniądze, są w stanie sobie na coś takiego pozwolić. Hotel dla psów przecież można w domu, nie? Ktoś wyjeżdża na przykład na wakacje, czy wyjeżdża na jakąś delegację, nie ma z kim zostawić psiaka, ty możesz takiego psiaka, czy kota, czy coś innego przechować u siebie w domu i zarabiać sobie na tym pieniądze. Kolejna sprawa, punkt piąty. To są lekcje, korepetycje. To jest coś, co moi drodzy, można robić cały czas. I większego znaczenia nie ma aż takiego dużego, czy robisz to osobiście, czy robisz to na przykład przez Skype'a. Więc można wykorzystać technologię właśnie do tego, żeby uczyć czegoś, co ty umiesz. I wcale nie trzeba tu być jakimś geniuszem. Wiele osób podchodzi w ten sposób, że kurczę, żeby ja uczyć na przykład dzieci z piątej klasy podstawówki matematyki, to muszę być w ogóle profesorem matematyki z uniwersytetu. No przecież nie, no zobacz, jak wyglądają nauczyciele w podstawówkach, którzy nie zawsze mają dużą wiedzę, no byliście w szkole, to wiecie, o co chodzi, nie? Więc czasem wystarczy bardziej, że nawet ty masz talent do uczenia, bo przecież to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, tam podstawówka czy liceum, nie? Nie trzeba tu być doktorem czy profesorem, ale jeśli potrafisz mieć dobre podejście na przykład, nawiązać fajny kontakt z uczniami czy ze studentami, to ludzie będą ci płacić za tego typu korepetycje. Może to być język obcy, może to być na przykład muzyka, nie? Muzyki też można uczyć, śpiewania przez Skype'a, jakichś innych umiejętności. Zastanów się, co umiesz robić dobrze, czego mógłbyś uczyć innych ludzi i można to robić i jest to wtedy odporne na jakiekolwiek tego typu sytuacje. Punkt szósty. Proste usługi graficzne czy usługi wideo. Czyli znowu, nauczenie się Photoshopa, czy jakichś programów do montażu, Final Cut, Adobe Premiere, są prostsze też, nawet są darmowe różne programy, w których można to robić. I dla firm może świadczyć wtedy usługi. Firmy będą robić teraz downsizing, czyli będą, no, kurczyć się, będą zwalniać ludzi, pracowników, będą się starać ciąć koszty, gdzie się tylko da, więc zamiast na przykład zatrudniać później grafika, to mogą szukać jakiegoś freelancera, który nie na pełny etat, ale tam poświęci im parę godzin miesięcznie, żeby wykonać jakieś kreacje, na przykład graficzne, pod reklamy, czy jakieś komunikacje właśnie na media społecznościowe, jakieś proste zmontować filmy. Więc znowu to jest znakomita szansa właśnie, żeby zacząć już budować tutaj swoją pozycję. Coś, co możesz robić, no, zupełnie w 100% z domu. Punkt siódmy, prezenty na urodziny. Czyli wybieranie. Coś, ja powiem wam szczerze, moi drodzy, ja zawsze mam cholernie duży problem z tym, żeby kupić komuś prezent. Zawsze jest to dla mnie strasznie męczące. Jeśli byłby jakiś specjalista, który po prostu siedzi w tej branży, nie? On wie, co ludzie lubią, wie, co jest fajne, wie, jakie nowości jakieś wchodzą, ciekawostki, coś, co po prostu się ludziom podoba, nie? I możesz wtedy doradzać z czymś takim, na przykład za procent danego prezentu. Znowu mówię, tu nie chodzi o to, żeby tam komuś za 20 zł prezent doradzać, tylko raczej to jest skierowane do osób, które mają trochę więcej kasy i na przykład czasowo nie są w stanie poświęcić paru dni na chodzenie po sklepach i wybieranie jakichś tam produktów, czy surfowanie po internecie, tylko on ci mówi, słuchaj, tu mam osobę, tu masz jej profil na Facebooku, interesuje się tym, znajdź mi fajny prezent, nie? I ty znajdujesz, nawet jeszcze możesz zamawiać, pisać jakieś fajne tam dedykacje, jest to modne bardzo na zachodzie, czy na przykład kwiaty właśnie, przygotowywanie kwiatów na różne okazje i po prostu pomoc ludziom właśnie w sprawieniu komuś prezentu. Punkt ósmy, sprzedaż na Amazon. Na Amazonie, zwłaszcza właśnie do Polski, z tego co pamiętam, to wszedł już sporo czasu temu właśnie FBA, czyli Fulfillment by Amazon, czyli coś na zasadzie, no nawet to nie jest dropshipping, bo dropshipping też można by zawrzeć w tym punkcie, czyli formę handlu, w którym ty nie masz towaru fizycznie u siebie na stanie na magazynie, tylko na przykład w momencie, kiedy klient zamówi coś z twojego sklepu internetowego, czy na jakiejś aukcji, czy na jakimś portalu, ty składasz dopiero zamówienie u producenta, czy u hurtownika i on bezpośrednio wysyła towar do klienta, nie? Tu jest wtedy, no, minusem wiadomo to, że musisz mieć dobrze zsynchronizowane stany magazynowe i też, że nie masz pełnej kontroli nad tym, jaki towar oni wysłali, nie? Więc jak wysłał jakiś bubel, to później trzeba się, klient mówi, ja dostałem zły towar, oni powiedzą, my wysłaliśmy dobry, kurier powie, ja tam nic nie popsułem i później mogą być tego typu sytuacje. Aczkolwiek w Akademii Biznesu właśnie mam bardzo wielu kursantów, którzy prowadzą biznes w formie dropshippingu i raczej nie narzekają na tego typu problemy. Jak masz dobrego dostawcę, to bez problemu sobie poradzisz, nie? I tak jak mówię, też na Amazonie jest coraz popularniejsza w Polsce właśnie sprzedaż, Allegro się strasznie wycwaniło, zaczęli podnosić ceny, prowizje, więc wiele osób się przeniosło po prostu i przenosi się na Amazona. No AliExpress też nie wiadomo, jak w tej sytuacji teraz będzie się rozwijać w Polsce, ale na pewno Amazon jest czymś, co na świecie nie będzie mniej popularne. Zwłaszcza, że masz wtedy rynek, dostęp do rynku na cały świat, więc wystarczy przetłumaczyć swoje oferty i możesz wysyłać w inne miejsca ten towar. Zwłaszcza jeszcze jak Amazon go w swoich magazynach przechowuje. Punkt dziewiąty. Marketing internetowy.
Coś, co moi drodzy, no uczę was tego już od lat, sam uważam się za eksperta w tej dziedzinie, gdyż w swoich firmach no wydaję nawet setki tysięcy miesięcznie właśnie na marketing internetowy, więc duże kwoty, bardzo duże kwoty i robię to już, no w ogóle jeśli chodzi o marketing internetowy w moich biznesach, no to robię to od kilkunastu lat. A w ciągu tych kilkunastu lat założyłem w sumie 15 firm. Także mam tutaj bardzo duże doświadczenie i wiem, że marketing internetowy, do czego zresztą was namawiam, żeby się tego uczyć już od lat, bo jest czymś, co już jest teraz tak dynamicznie się rozwijające, jeszcze w dzisiejszych czasach teraz jest jeszcze bardziej dynamicznie się rozwijające, a w przyszłości będzie tylko rosnąć. Udział właśnie będzie tylko rosnąć i teraz, jeśli ty jeszcze chcesz wsiąść do tego pociągu, zanim on ucieknie, to jak najszybciej zacznij się po prostu uczyć tej tematyki, bo niezależnie od tego, czy chcesz to robić właśnie dla innych firm w różnej formie, optymalizacja reklam na Facebooku, na AdWordsach, prowadzenie profili w mediach społecznościowych, łączenie całych w ogóle tych elementów wszystkich w jakiś lejek cały sprzedażowy, automatyzacja marketingu, mailingi. Jest tutaj tak dużo różnych elementów, w których można się właśnie wyspecjalizować albo też właśnie ogarniać jako management całość, więc można się tego, moi drodzy, nauczyć, ale też jest to niezbędny obecnie czynnik tego, żeby w ogóle prowadzić firmę. Niezbędny czynnik tego, żeby prowadzić firmę, z tego powodu, że już praktycznie wszyscy są w internecie. Jakikolwiek ty będziesz mieć biznes, jeśli ty nie będziesz tam istnieć, co więcej, istnieć tak, żeby naprawdę było o tobie słychać, to po prostu wypadniesz z rynku. Konkurencja będzie przed tobą. I dlatego tutaj od razu chcę zaprosić cię gorąco na darmowe szkolenie, w sumie będą to dwa szkolenia, ale jedno z nich w niedzielę poprowadzę dla was, moi drodzy, właśnie na temat marketingu internetowego. Chcę wam na nim przekazać zupełnie za darmo bardzo dużo wartościowych informacji, praktycznych informacji, których nie znajdziecie w innych miejscach na temat tego, jak faktycznie się działa w tym marketingu internetowym. Więc jeśli chcesz zdobyć tą bardzo ważną umiejętność, która, tak jak mówię, przy prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu, nie tylko internetowego, ale też normalnego, fizycznego, jest już niezbędna, to już teraz zatrzymaj ten film i zapisz się pod filmem. Znajdziesz linka w opisie bądź w przypiętym komentarzu do zapisu na to szkolenie. Zapisz się, zarejestruj teraz. Koniecznie zapisz się teraz, bo liczba miejsc jest ograniczona osób, które mogą wziąć w nim udział. Ale dodatkowo od razu też chcę cię zaprosić na drugie szkolenie, które poprowadzę też w niedzielę. To szkolenie jest też darmowe. Od razu teraz zatrzymaj ten film, zapisz się na obydwa szkolenia. Linki, tak jak mówię, masz w komentarzu przypiętym bądź w opisie. Wyślę w mailach wam wszystkie informacje, ale trzeba się tutaj zapisać. Więc to jest kolejna rzecz. Marketing internetowy. Punkt 10. Projektowanie wnętrz. Ale zanim do niego przejdziemy, czy już się zapisałeś, jak nie, to zatrzymaj ten film. Nie pielęgnuj w sobie paskudnego nawyku odkładania na później. Zapisz się od razu, ustaw sobie w telefonie przypomnienia najlepiej, tak żeby po prostu nie zapomnieć o tym. Więc to jest punkt 10, wracamy do niego. Projektowanie wnętrz. Przecież wnętrza można projektować, moi drodzy, nie będąc gdzieś w danym miejscu. No umówmy się, jak ktoś kupił, a ludzie kupili rekordowe ilości mieszkań na przykład, czy domów w Polsce w ostatnich latach. I teraz będą to wykańczać, nie? Będą to wykańczać i szukają bardzo często już kogoś, kto im to zaprojektuje. I wcale nie trzeba, żeby projektować wnętrza, wybrać komuś zasłony, tapety, kolory. To nie kończy się studiów pod to. Nie trzeba mieć studiów żadnych, trzeba po prostu mieć do tego jakąś smykałkę, talent, fajnie umieć to robić, nie? Jeśli się okaże, że ty akurat umiesz to robić, możesz zarabiać tutaj całkiem niezłe pieniądze. Następny punkt, podobny, projektowanie ogrodów. Również można robić to przez internet. Nie musisz wcale przyjeżdżać do kogoś. Przecież ktoś może zrobić ci zdjęcia ogrodu, narysować jakiś prosty plan, jak coś wygląda i ty jemu to zaprojektujesz, nie? Nie musisz być na miejscu. Wiadomo, jak jesteś na miejscu, poczujesz klimat i tak dalej, ale można też to robić na odległość, wtedy trochę taniej, ale z kolei też mniej czasu ci to zajmie, bo nie musisz na dojazdy marnować czasu. Punkt 12. Zabezpieczenie prywatności komputerów czy telefonów. Ja widzę, że ludzie ostatnio mają dużą dawkę paranoi i w sumie często jest to jak najbardziej uzasadnione w związku z różnymi właśnie przejęciami kont, z różnymi tego typu sytuacjami, w których ktoś włamuje się na przykład ludziom na konta, czy w firmie włamuje się na jakieś serwery, bazy danych i tak dalej. I tutaj możesz właśnie być konsultantem w tej sprawie, czy to dla osób prywatnych, czy dla firm. Już zależy, jaki model biznesowy sobie przyjmiesz, bo możesz stworzyć e-booka na ten temat i go na przykład wycelować w prywatnych ludzi, jakiś tani e-book na przykład za 20-30 zł, jak uchronić swój komputer, telefon, tablet przed właśnie zhakowaniem. Ale możesz też uderzyć do firmy i wtedy taką usługę świadczyć dużo, dużo drożej. Punkt 13. Handel żywnością organiczną. No, ludzie dbają coraz bardziej o swoje zdrowie, coraz bardziej dostrzegają, że tam jakieś dziadostwa, różne Roundupy, Monsanto i tak dalej nas trują na masową ilość, nie? Więc szukają po prostu jakiejś dobrej jakości żywności. No i dlaczego teraz ty mógłbyś tym nie handlować?
handlować, znaleźć dobrych dostawców i świadczyć tego typu usługi, łącznie nawet z dostawą, na przykład z cateringiem, czy znowu robić to na zasadzie dropshippingu. Znaleźć na przykład 10 dostawców różnych, nie? Od nich ty towar sobie możesz zamawiać i oni na przykład bezpośrednio wysyłają jakiś towar już do odbiorcy, nie? Kolejna rzecz, punkt 14, to jest alternatywa dla plastiku. Na całym świecie oczywiście teraz ludzie mają manię tego, żeby odchodzić od plastiku, czyli od różnych słomek, butelek plastikowych, talerzyków, miseczek i tego typu rzeczy i przerzucać je właśnie na jakieś rzeczy organiczne. I znowu tu jest bardzo duże pole do popisu. Ja już widzę tutaj na przykład u nas na wyspie w ostatnim czasie ludzie różne wprowadzali patenty, na przykład słomki papierowe, które niestety się rozpuszczają i później masz takiego flaka w drinku czy w jakimś napoju. W jednej restauracji tutaj mieli słomki metalowe ze stali nierdzewnej, które były tak obrzydliwe po prostu w ustach, jak się coś piło, bo się obijają od zęby, a wiesz jakie to jest uczucie, to jakby ci dentysta pukał tymi swoimi tam pukaczkami, więc nieprzyjemne straszliwie uczucie, ale właśnie tutaj można szukać różnych alternatyw, które będą jakby zgodne właśnie tam z całą polityką ekologiczną Unii Europejskiej, ale z drugiej strony będą właśnie też przyjemne dla ludzi, nie? Do używania. Punkt 15. Ręcznie wykonane różnego rodzaju meble, dekoracje, różne ozdoby, wszystko no rękodzieło ogólnie, obrazy. Jeśli masz znowu jakiś talent do tego, a skąd się dowiesz, że masz talent? No jak zaczniesz coś robić. Może się okazać, że masz fajny talent do robienia jakichś ciekawych rzeczy, czy to na przykład dekoracyjnych, czy praktycznych, czy połączenie właśnie praktyki z dekoracyjnością, nie? Czyli taka sztuka, jak to się przemysłowa chyba nazywa, czy coś w ten deseń, nie? I możesz zacząć produkować tego typu rzeczy. Jest taki portal ogólnopolski, ogólnoświatowy, nazywa się Etsy i tam już wiem, że moich kursantów wielu na przykład zarabia pieniądze, moi przyjaciele też tam handlują właśnie różnymi rzeczami i jeśli masz coś oryginalnego, fajnego, to naprawdę można drogo to sprzedawać i wtedy mieć bardzo wysoką marżę, wysyłać to później do ludzi na cały świat. Punkt 16 to różnego rodzaju produkty dla dzieci. Ludzie, którzy mają dziecko, naprawdę nie oszczędzają na tych dzieciach. Potrafią sobie rodzice potrafią sobie po prostu od ust odebrać, żeby dziecko miało, nie? I ja sam jako młody ojciec widziałem po prostu, jak wygląda proces na przykład całej kupowania. I już genialny pomysł daję wam, tylko nie mów nikomu, żeby za dużo osób się nie dowiedziało. Pewnie ten film obejrzy z parędziesiąt tysięcy osób przynajmniej. Natomiast kto pierwszy, ten lepszy, nie? Albo kto lepiej to zrobi. Pakiety startowe dla rodziców. Ja pamiętam, jak z żoną przyszliśmy do sklepu i tam pani miała listę, nie wiem, 50 produktów różnych, które po prostu na początek trzeba mieć, nie? Jak się dziecko urodzi, różnego rodzaju, tam taka szmatka, taki śliniaczek, tutaj to, tutaj taka kocyk, tutaj taki materacyk, tu taka poduszka, tu tyle kompletów ubrań, tu tyle pieluszki, tu jakieś tam inne łóżeczko, jakieś do czyszczenia uszu, do obcinania paznokci, tak, mnóstwo tych różnych po prostu elementów, których ludzie przed dzieckiem ich nie mają w domu, a które potrzebują mieć i zrobienie takiego pakietu startowego na przykład. Dodatkowo jeszcze na przykład z instrukcją obsługi dziecka, czyli prostą instrukcją dla rodziców, co, jak używać, co trzeba robić, żeby dziecko dobrze pielęgnować od samego startu. Uważam, to jest mega pomysł na biznes. Taki pakiet, ja pamiętam z żoną, za pierwszym razem w takim sklepie to wydaliśmy ze 3000 na wszystkie te produkty. No i później jeszcze tam dokupowaliśmy oczywiście z czasem, nie? Natomiast tutaj można naprawdę się wykazać fajnie, zrobić różne levele, na przykład pakiet za 1000, za 2, za 3, za 5. Za 5 to już ekskluzywny, że tam dziecko ma złote śpioszki. Natomiast tu będzie się liczyć twoja kreatywność, jak fajnie to przygotujesz, nie? Może jakieś filmy można nagrać właśnie w ciekawy sposób pokazujące, jak się tym dzieckiem opiekować. Tutaj dochodzą też zabawki, opieka, nauka. Mamy kursantów w Akademii Biznesu, którzy doszli do milionów właśnie sprzedając zabawki dla dzieci, różne foteliki, tego typu sprawy. Więc jak najbardziej można to robić. Właśnie odnośnie opieki nad dziećmi, jakieś poradniki, e-booki, szkolenia, kursy dla rodziców, konsultacje. Naprawdę jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. Sam wiem po prostu z żoną, jak na początku, pomimo tego, że mamy oboje rodziców, w których mogliśmy się coś tam poradzić, ale też szukaliśmy informacji gdzieś tam z innych źródeł. Też nie zawsze można było się skontaktować, więc często nie wiedzieliśmy, co zrobić. Szukaliśmy gdzieś tam w internecie, więc można takie przygotować gotowe poradniki, ale napisane właśnie w prosty sposób, bardzo praktyczne, nieskomplikowane na 500 stron, nie? Punkt 17. O, inkubator biznesowy. Zrobienie inkubatora biznesowego. Tu trzeba by się znać na sprawach prawnych bardzo dobrze, ale są takie inkubatory i funkcjonują, które pozwalają właśnie ludziom, młodym zwłaszcza, którzy dopiero startują ze swoim biznesem, zaoszczędzić właśnie na ZUS-ie, na księgowości, na różnych, świadczyć też usługę jakiegoś tam doradztwa prostego, jak ogarnąć ten biznes, nie? Więc też można tutaj coś takiego stworzyć, wcale nie potrzebujesz do tego jakiegoś
biura, w ogóle możesz to zrobić w domu i zdalnie po prostu dla ludzi tego typu usługi świadczyć. Punkt 18. Produkcja dronów, steadicamów, tego typu różnych rzeczy. Jest to też bardzo dynamicznie rozwijający się rynek i co więcej, bardzo duże jest zapotrzebowanie, zwłaszcza na sprzęt profesjonalny. Czyli nie takie drony, jak które produkuje na przykład DJI, nie? Którzy mają, no, dominują całkowicie rynek, ale już takie na przykład bardziej dla kamerzystów, bardziej skomplikowane, które są w stanie uciągnąć wysoką kamerę. Ludzie tego typu rzeczy już produkują customowo w domach. Jeśli znowu jesteś majsterkowiczem, lubisz robić takie rzeczy, może warto się tego nauczyć. Czy drony sportowe na przykład do wyścigów. No, to jest znowu fajny biznes. Kolejny punkt 19. Kolejny punkt 19 to jest otwarcie browaru, mini browaru. W Polsce bardzo dużo tego typu się otworzyło miejsc, które właśnie robią swoje piwo. No i tutaj znowu można się wykazać. Znowu można się wykazać, jeśli zrobisz coś fajnego, dodatkowo dołożysz do tego dobry marketing, to być może za parę lat, paręnaście lat będziesz jak tam pan Jakubiak już milionerem, który ma tych browarów kilka, nie? I będziesz w stanie dominować rynek, nie? Punkt 20. Salon piękności. Znowu, tego typu rzeczy jakieś, makijaże, włosy, można przecież to w domu robić. Wcale nie potrzebujesz do tego jakiegoś wielkiego studia, można wydzielić sobie jeden pokój, zapraszać klientki na przykład, bo tam panowie, chociaż panowie też zauważyłem, że niektórzy tam lubią robić sobie manicure, jakieś tego typu rzeczy. I znowu, czy tam być barberem, nie? I tego typu sprawy, można to robić z domu, jeden pokój przeznaczyć właśnie i sobie zrobić taki mały biznes. Punkt 21. Pisanie tekstów na zamówienie, czyli tak zwany copywriting, pisanie różnych tekstów, nawet książek. Bardzo często ludzie korzystają właśnie z pomocy tak zwanych właśnie ghostwriterów, którzy, no, ktoś na przykład opowiada historię, a ktoś inny to spisuje w książkę, żeby to wszystko po polsku brzmiało, bo powiedzmy ta osoba miała papiery na dysgrafię, dysleksję i do dzisiaj nie potrafi pisać, nie? No więc korzystają ludzie z czegoś takiego. Firmy korzystają bardzo często, zlecając pisanie artykułów, różnych jakichś materiałów reklamowych na zewnątrz. Ty możesz się stać taką osobą. Punkt 22. Planowanie posiłków czy treningów. No to też jest wysyp. Na początku, pamiętam parę lat temu, był wysyp trenerów personalnych, którzy działali na siłowniach. Później przeniosło się to w internet i teraz są ludzie, którzy tworzą plany treningowe, rozpisują dietę i tak dalej. Oczywiście do tego, no to przeważnie samemu trzeba mieć też jakieś tam wskazania, czyli być osobą, która ma świetną sylwetkę, taką, której ludzie pragną. Wtedy jest łatwiej, ale też możesz być osobą, która po prostu stanie się profesjonalistą w tej dziedzinie, nie? Czyli będzie w stanie ludziom właśnie pomagać. Jeśli to jest twoja pasja, jeśli faktycznie masz się czym pochwalić, to może to być też fajny sposób na zarabianie. 23 punkt to kanał na YouTubie. Kanał na YouTubie, z którego, tak jak mówię, z reklam to wiadomo, parę lat temu była taka sytuacja przejściowa, gdzie te przychody z reklam ludziom bardzo mocno spadły, aczkolwiek nie tylko zarabia się na reklamach, mając kanał na YouTubie, bo możesz mieć swoje produkty, możesz reklamować produkty innych firm, więc to jest kanał na YouTubie. Punkt 24. Nagrywanie głosu swojego na zamówienie. No, na to byś pewnie nie wpadł, ale jak masz fajny głos radiowy, czyli właśnie potrafisz w ten sposób, dzień dobry, nagrywać coś, to można sobie kupić mikrofon taki, jak ja mam na przykład, o, gdzieś tutaj jeszcze ze starym statywem, taki mikrofon pojemnościowy kosztuje, ja z tego webinarii robię, nagrywam różne materiały dla was na przykład, audio, i taki mikrofon kosztuje 300 zł, a ma dźwięk, jeśli zastosujesz do tego jeszcze pop-up filter, czyli taka pończocha na kółko naciągnięta, można sobie nawet samemu zrobić, stricte naprawdę z pończochy, tylko nie tej siatkowanej, tylko tej takiej gęstej. Można sobie zrobić, żeby po prostu nie było tych dźwięków takich py i by, głównie chodzi o litery py-by, dlatego to się pop-up filter nazywa, no bo wtedy po prostu my plujemy do mikrofonu i się robi takie uderzenie basowe, więc coś takiego można wytłumić sobie też miejsce i masz już w domu naprawdę profesjonalny dźwięk, jak ze studia nagraniowego i możesz wtedy nagrywać różne audiobooki dla ludzi na zamówienie, różne do reklam na przykład teksty, no co tylko będą ludzie potrzebować. Możesz to robić. Wiem, że ludzie z tego też korzystają. Punkt 25. Zdalna księgowość. Jeśli masz do tego wykształcenie odpowiednie, to możesz ludziom pomagać w księgowości właśnie zdalnie. Bardzo wiele w ogóle firm teraz właśnie robi to zdalnie. Ja zresztą też mam swoją księgową w innej zupełnie prowincji. Nie widziałem jej od przynajmniej 5 lat. Moja żona wszystko wysyła listem, po prostu ona tam odsyła, bo mamy dobrą księgową, mieliśmy wcześniej, jak jeszcze mieszkaliśmy na północnym wschodzie Tajlandii, 2000 jakieś kilometrów, no nie, z 1500 kilometrów stąd i dlatego jej nie zmienialiśmy, bo po prostu fajnie się z nią działa. Punkt 26. Fryzjerstwo. Znowu, można to z domu przecież robić, nie? Można to z domu, jeśli potrafisz to robić. Wydaje mi się, że jest to prostsze niż nawet ludziom się wydaje, szczerze mówiąc, bo moja żona ostatnio, zobaczcie, jaką mam ładną fryzurę i nawet całkiem nieźle to wyszło, więc też być może, no, masz ku temu smykałkę, jesteś w stanie to robić. Są też kursy odpowiednie ku temu, można się nauczyć. Punkt 27. Tłumaczenia.
Jeśli znasz jakiś język obcy, proszę bardzo, możesz robić tłumaczenia w dwie strony, z polskiego na jakiś język, albo z jakiegoś języka na polski, albo z jakiegoś języka innego na inny język, jak znasz aż tak dobrze, ale znowu, tłumaczenie tekstów, tłumaczenie na przykład ze słowa mówionego na papier, nie? Czy tego typu rzeczy. Można to robić spokojnie z domu, jest duże zapotrzebowanie na tego typu materiały. Punkt 28. Odzyskiwanie długów. No znowu, popatrz, jaki kreatywny pomysł, nie? Wpadło mi to do głowy, nigdzie nie widziałem, szczerze mówiąc, tego typu pomysłu, żeby właśnie zrobić takie odzyskiwanie długów. Popatrz, są firmy windykacyjne, ale to są przeważnie duże firmy, które działają w różny sposób, a przecież bardzo często, żeby odzyskać dług, wystarczy się z kimś skontaktować. Ja pamiętam sytuację, kiedy poznałem moją żonę i miała, pożyczyła dawno temu, jeszcze w czasach liceum. My się poznaliśmy, jak ona miała 23 lata, 23-4, czyli no już była po studiach tam, już pracowała, a jeszcze z czasów liceum po prostu pożyczyła ludziom tam parę tysięcy złotych w przeliczeniu, nie? I nigdy ci ludzie nie oddali tych pieniędzy, nie odbierali później telefonów, no cwaniaczki po prostu bez klasy, zwłaszcza, że no jeden z nich to nawet jakiś był prawnik, adwokat i pożyczył od niej 2000 w liceum i nie oddał do dzisiaj. I ja jej powiedziałem bardzo prosty sposób. Spróbuj się skontaktować z tymi ludźmi, jak dalej cię będą ignorować, to napisz na ich Facebooku, że od czasu liceum ci nie oddali jeszcze pieniędzy i kiedy możesz się spodziewać tego, że ci zwrócą pieniądze. Bo taki na przykład adwokat będzie bardziej cenił sobie swoją reputację, żeby jego wszyscy znają i nie zobaczyli na przykład, że jest takim gnojem i nie oddaje pieniędzy, nie? Z ludziom, od dziewczyny jeszcze jakieś pożyczył, więc to już w ogóle wstyd, żeby nie oddać. No i podziałało momentalnie. Jeden post wrzucony na Facebooku, na niego na fanpage, od razu zadzwonił, przelał pieniądze w minutę. No dwie minuty może to trwało całość, więc bardzo często jakieś metody, mówię, nieinwazyjne, żeby tam brać od razu Ukraińców jakimiś pałkami, tylko bardzo proste metody po prostu właśnie tego typu, żeby po prostu kogoś poinformować albo jego znajomych, rodzinę, że jest winien pieniądze. Bardzo często ludzie wtedy, którzy dbają jeszcze o swoją reputację, i starają się tworzyć jakieś pozory tego, że są uczciwi, a nie są, no bo komuś nie oddali pieniędzy, bardzo często zwracają, nie? Więc to może być kolejny jakiś pomysł właśnie na jakieś drobne długi czy długi w firmach. Tak samo można w firmach w ten sposób działać. Różne są metody, to już twoja kreatywność będzie wchodzić w grę. Punkt 29. Call center, obsługa klienta. Można to robić przez telefon. Przecież po co pracownik, który siedzi cały czas na telefonie, nie, i dzwoni do ludzi, jest na przykład handlowcem, bądź jest jakimś właśnie call center, czyli rozwiązuje problemy klientów, po co on ma siedzieć w firmie, nie? Możesz, zresztą teraz bardzo wiele osób pracuje właśnie w ten sposób z domu, no i ty też możesz zacząć to robić, nauczyć się sprzedaży. Uczymy was zresztą właśnie w Akademii Biznesu sprzedaży, bo też w niedzielę będzie szansa dołączenia, to tak w tajemnicy wam powiem, będzie szansa dołączenia do Akademii Biznesu, czyli potężnego szkolenia, potężnego kursu, który stworzyliśmy dla was, po to, żeby zawrzeć w nim całą wiedzę potrzebną do prowadzenia biznesu. Całą wiedzę potrzebną do prowadzenia biznesu. Wszystkie aspekty, które są związane z właśnie sprzedaż, marketing internetowy, zarządzanie ludźmi, zatrudnianie ludzi, zwalnianie ludzi, przeciwdziałanie różnym sytuacjom problemowym pod każdym względem, podstawy grafiki komputerowej, tworzenie identyfikacji wizualnej, sprawy formalne, jakieś podatkowe, jak znaleźć dobrą firmę księgową. Te wszystkie tematy, czyli to jest prawie roczne szkolenie, stworzyliśmy dla was, moi drodzy, i w niedzielę będzie możliwość dołączenia do tego szkolenia, więc warto się na to nastawić i przygotować, bo właśnie będziemy tam was, no będziesz mieć możliwość taką, żeby zdobyć wiedzę, która jest bezcenna. Bezcenna, bo ja w swoim życiu doszedłem do majątku około 20 milionów. I w tym szkoleniu doszedłem poprzez prowadzenie firm. Tak jak mówię, stworzyłem 15 firm w sumie w swoim życiu i w tym kursie Akademia Biznesu zawarłem całą wiedzę, którą zdobyłem w swoim życiu. Czyli popatrz, mi ta wiedza biznesowa dała w życiu 20 milionów. Nasi kursanci, którzy Akademię Biznesu skończyli, jest wśród nich, a jest tam ponad 900 osób, wśród tych 900 osób jest już kilku milionerów. Nawet kilkunastu milionerów, którzy właśnie od zera startowali, stosowali to, co jest w Akademii Biznesu i doszli do milionów, ale są setki osób, które właśnie dzięki stworzeniu własnego biznesu, z naszym wsparciem, z naszą właśnie wiedzą z Akademii Biznesu, potrafili stworzyć sobie no, stałe źródło utrzymania, gdzie zarabiają właśnie po parędziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Więc warto z tego będzie skorzystać, tak jak mówię, w niedzielę będzie szansa dołączenia. Natomiast idziemy dalej. Punkt 30. Pisanie e-booków. Pisanie e-booków jako forma właśnie copywritingu. Tylko możesz pisać e-booki albo dla kogoś, ale możesz też pisać dla siebie. Jeśli masz jakąś wiedzę, to dlaczego nie przelać jej na papier i nie podzielić się z ludźmi, za oczywiście symboliczną opłatą paru dziesięciu złotych, tą swoją wiedzą.
To jest wspaniała rzecz, żeby dawać ludziom właśnie narzędzia do tego, żeby mogli się rozwijać, być lepsi. Żebyśmy mogli dzielić się wiedzą, nie? I tutaj masz możliwość wtedy bardzo dużą skalowania, bo możesz sprzedać takich e-booków 10, a możesz ich sprzedać 1000. Jak sobie zautomatyzujesz system sprzedaży, to nie będzie to zupełnie ani kosztować więcej pieniędzy, ani czasu, nie? Więc to jest punkt 30. Punkt 31. To bycie zdalnym sprzedawcą. Bycie zdalnym sprzedawcą, czyli popatrz, możesz tutaj dogadać się z różnymi firmami i sprzedawać ich produkty, stać się właśnie no, takim sprzedawcą przez telefon. Później oczywiście też można w rzeczywistości to robić i wszystko zależy od tego, jaki produkt ma cenę. Możesz nawet ludziom sprzedawać mieszkania w ten sposób na przykład, wyszukiwać. Co za problem? Popatrz, ktoś szuka mieszkania na przykład, kontaktujesz się z tą osobą, słuchaj, ja wynajdę ci jakieś mieszkanie i tak dalej, kontaktujesz się z agentami, żeby się podzielić z tobą prowizją. Na przykład tu w Tajlandii bardzo często w ten sposób to funkcjonuje, że jest, popatrz, kupujący, on ma swojego agenta, jest sprzedający albo jest grupa sprzedających, nie, którzy mają swoich tam agentów, przedstawicieli jakichś i ludzie się dogadują i nawet czasem jest kilku agentów po drodze, którzy dzielą się po prostu prowizją. Powiedzmy, prowizja jest 5%, każdy bierze sobie tam po 1,5% czy po 2% biorą czy coś takiego od transakcji i się dzielą tymi pieniędzmi i dzięki temu mają właśnie ten efekt synergii. Więc ty właśnie możesz być zdalnym sprzedawcą. Mówię, możliwości tutaj jest ilość nieskończona. Nawet na zasadzie dogadujesz się z firmami i szukasz im klientów. No wiadomo, tu jakieś opłacają się droższe produkty trochę, nie? Ale możesz być właśnie konsultantem, sprzedawcą, kontaktować się z firmami różnymi, prezentować produkt przez Skype'a, czy nawet przez telefon. Jak najbardziej można to robić. Właśnie nie stricte będąc zatrudnionym, ale będąc takim freelancerem. E-asystent. No, ludzie potrzebują asystentów, potrzebują, wiem to sam jako prezes wielu firm, że zawsze potrzebowałem kogoś właśnie, kto byłby w stanie wykonywać za mnie różne proste czynności, co zaoszczędzi mi wtedy bardzo dużo czasu, nie? Ogarniać jakieś spotkania, umawiać spotkania, wyszukiwać coś, robić bazy danych, kontaktować się z różnymi ludźmi, szukać jakichś dostawców, szukać odbiorców. Także wtedy asystent jest bardzo dobry i coraz więcej właśnie osób sobie takiego asystenta znajduje przez internet, nie? Przez internet. Popularne jest to niesamowicie w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni na przykład biorą Hindusów. Nie? Jako, że jest tanio, no to siedzi Hindus w Indiach, on umie po angielsku i właśnie dzięki internetowi jest w stanie pracować dla kogoś w Stanach i być jego właśnie wirtualnym takim asystentem. Punkt 33. Szycie ubrań. Szycie ubrań. Słuchajcie, ubrania w Polsce są naprawdę smutne. Są smutne z tego powodu, jak ja przyjeżdżam, że po pierwsze są, no zwłaszcza wiosna, lato, znaczy wiosna, jesień, zima, to wszyscy chodzą tacy na szaro, buro, czarno i tak dalej ubrani, nie? Zupełnie inaczej niż tu w Tajlandii, gdzie ludzie bardzo kolorowo się ubierają. Ale też są nudne, bo gdzie ludzie kupują ubrania? No wszystkie jakieś małe sklepy już praktycznie zostały wytrzewione przez galerie handlowe, w których w całej Europie jest dokładnie ta sama lista sklepów. No te same sklepy masz z ubraniami, po prostu te same marki, powiedzmy 10-15 marek, które są wszystkie te same w Europie i masz te same ubrania dostępne, więc wszyscy chodzą ubrani tak samo, jak klony. W dodatku jeszcze ludzie ulegają strasznie modzie. Coś czasem ktoś wymyśli głupiego, nie wiem, chodzenie w gumiakach na przykład i później połowa dziewczyn na mieście chodzi w gumiakach. No wybaczcie, dziewczyny, to jest no, obleśne trochę wręcz, więc takie moje zdanie, więc ale ludzie ulegają tej modzie, no tak jak mówię, no kiedyś byś pomyślał, kiedyś to w podstawówce, jak ja byłem czy w liceum, to się śmiało z tego, że ktoś w gumiorach by chodził, nie, do gnoju, a tutaj ludzie to noszą później i się wydają, że są super modni, nie? A tak naprawdę klonują po prostu to, co im ktoś narzucił z góry. Więc szycie i właśnie tworzenie jakichś swoich unikatowych ubrań, nie? I swoich własnych linii ubrań, które oczywiście będą droższe niż to, co jest w sklepach, będą inne, będą oryginalne. Nawet importowanie takich ubrań gdzieś z zagranicy i sprzedawanie na przykład pod własną marką, jak najbardziej można to robić. Punkt 34. Przegrywanie materiałów różnych, audio, wideo. Zmieniają się, no latami zmieniają się nośniki, z których korzystamy. Audio na przykład były magnetofony szpulowe, później były płyty winylowe, później były kasety audio, później płyty CD, później MP3, teraz mamy serwisy streamingowe, nie? Ale ludzie mają dużo swoich właśnie jakichś starych materiałów, tak było z wideo też, nie? Kasety wideo, później płyty DVD, wcześniej jeszcze jakieś tam DivX-y, później płyty DVD, później Blu-raye, teraz na streaming się to wszystko przerzuca i ludzie mają jakieś na przykład kasety stare ze ślubu czy z komunii. Możesz w domu sobie do tego sprzęt zapodać, właśnie taki dobrej jakości, ale starszy, no nie? I ludziom zgrywać tego typu rzeczy. Wiem, że wiele firm w ten sposób działa i można sobie właśnie dorobić, nie jest to żadna filozofia. 35. punkt to programy partnerskie. Programy partnerskie, bardzo wiele firm, między innymi nasza na przykład, daje możliwość zarabiania pieniędzy przez to, że polecasz ich produkty, nie?
My akurat dajemy taką tylko możliwość naszym klientom, bo chcemy faktycznie, że jeśli ktoś poleca produkt, to nie na zasadzie, że nie wie, o czym mówi, tylko żeby to był człowiek, który już zna ten produkt, nie? Więc dajemy tylko taką możliwość dla naszych klientów, ale jest mnóstwo firm, które właśnie będą ci płacić za to, że polecasz ich produkt. Czyli popatrz, wtedy skupiasz się już tylko stricte na marketingu i sprzedaży, a produkt i obsługę klienta i te wszystkie inne rzeczy robi jakaś inna firma, nie? Ciebie interesuje tylko to, żeby znaleźć klienta, odpowiednio go zachęcić właśnie do danego produktu. Tutaj, tak jak mówię, trzeba uważać też na różnego rodzaju piramidy finansowe, bo one się podszywają pod tego typu rzeczy. Zwłaszcza jakieś piramidy oparte o połączenie systemów MLM, kryptowalut i jeszcze jakichś tam nowoczesnych technologii. To już jest naprawdę mieszanka wybuchowa, która największy wybuch zrobi po prostu w twojej psychice i w twoim portfelu i wszystkich twoich znajomych i rodziny. Więc trzeba naprawdę uważać, moi drodzy, ja was przed tym przestrzegam od lat. Od lat wam dudnię o tym do po prostu do znudzenia, żeby uważać na różnego rodzaju właśnie piramidy finansowe, różne systemy jakieś. Dawniej to były refshery, później zaczęli wykorzystywać kryptowaluty, zaraz jeszcze coś innego wymyślą, ale po prostu różnego rodzaju właśnie piramidy finansowe, różnego rodzaju systemy oszukańcze, które wyciągają od ludzi pieniądze na jakieś inwestycje, często też złoto, tam się pojawia diamenty, tego typu sprawy. Wiadomo, działają też jakieś gdzieś tam w tym świecie firmy, które są legitne, można powiedzieć, nie? I które są ok, ale to jest naprawdę mniejszość, zdecydowana większość to jest wyciąganie kasy od ludzi, więc trzeba uważać właśnie przy tych programach partnerskich różnych na właśnie tego typu firmy oszukańcze. Zresztą nagrałem dla was już nie jeden materiał właśnie jak rozpoznawać tego typu różnych oszustów, więc można sobie na kanale też odnaleźć. Dalej punkt 36. Bycie nianią. Ale niania niekoniecznie musi być u kogoś w domu, bo przecież może ktoś po prostu podrzucić ci dziecko, jedzie do pracy na przykład, podrzuca ci dziecko, ty się tym dzieckiem opiekujesz i oddajesz później, nie? Domowe przedszkola ludzie robią, tylko nie takie z telewizji, domowe przedszkole, lalala, tylko właśnie takie malutkie przedszkola kameralne tam na kilka osób. Wiem, że coś takiego funkcjonuje. Punkt 37. Transkrypcja tekstu. Czyli znowu przepisywanie tekstu po prostu z dźwięku czy z wideo na papier. Bardzo fajny też, fajna rzecz, z której wiele osób korzysta. Korzystają na przykład po to, żeby przetłumaczyć sobie jakieś materiały, mają jakieś wideo czy jakiś film na przykład i chcą wrzucić na YouTube tłumaczenia, no to biorą kogoś, kto im najpierw ten film przełoży na tekst, a później kogoś to przetłumaczy na angielski, nie? Więc tego typu transkrypcja, ale też często transkrypcja jakichś spotkań, na przykład meetingów, zrobienia raportu z tego, no tutaj jest bardzo dużo opcji. 38 punkt. Testowanie programów różnych, hakowanie, sprawdzanie na przykład systemów w bankach. Jeśli jesteś tego typu osobą, która się tym fascynuje, zawsze lubisz się włamywać, to po co robić to nielegalnie i dostać najwyżej satysfakcję z tego, że komuś dokuczyłeś? No wątpliwa satysfakcja, że się komuś coś popsuło. Jak można na tym zarabiać bardzo dobre pieniądze i jeszcze robić coś dobrego. Mam na przykład też kursanta z Akademii Biznesu, który też doszedł do milionów w Australii, który właśnie zaczął hakować banki, ale na takiej zasadzie, że oni go zatrudniają do tego, żeby on hakował i wyszukiwał różnego rodzaju dziury w zabezpieczeniach, w ich systemach, nie? I w jakiś sposób inni ludzie, żeby im się nie włamali po prostu, więc oni mu płacą i to całkiem duże pieniądze właśnie za to, że on wyszukuje różnego rodzaju nieprawidłowości, czy jakieś właśnie dziury w ich zabezpieczeniach. No i można dojść na tym do milionów. Następna rzecz, punkt 39. Projektowanie stron internetowych. Projektowanie stron internetowych, czyli projektowanie graficzne. Jeśli masz do tego właśnie smykałkę, masz talent, nie trzeba być wcale programistą, masz też pewną znajomość właśnie, jeśli chodzi o user experience, czy właśnie to, żeby strona była dana praktyczna, bardzo praktyczna, żeby ona była funkcjonalna, żeby ona spełniała swoje zadania. Jeśli to jest strona marketingowa, żeby ona odpowiednio była skrojona właśnie pod to, żeby była skuteczna jak najbardziej, nie? To możesz też taką rzecz robić. I tu od razu pojawia nam się też punkt 40, czyli tworzenie stron internetowych. Stworzenie stron internetowych, czyli już programowanie, bo strona się składa generalnie z tego, co widzimy, nie? Czyli z grafiki, jakichś elementów ewentualnie ruchomych i plus z tego, co jest z tyłu, czego nie widzimy, czyli całego kodu, który sprawia, że ta strona działa. No i znowu możesz tutaj tworzyć. Też w dzisiejszych czasach tworzenie stron internetowych to już w większości przypadków nie jest to, że siadasz i piszesz ją od zera po prostu tekstem, tylko masz już jakieś szablony, które ewentualnie później właśnie przerabiasz pod czyjeś wymagania, czy jakieś konkretne bloki, już bardziej się to z jakichś po prostu składa różnych wtyczek, różnych elementów, niż pisze od zera. Ale pisać, no też wiadomo, tam jakieś customowe elementy można. Kolejna rzecz to jest punkt 41. Pisanie aplikacji pod dotacje różnego rodzaju. Cały czas są dotacje.
Wiadomo, te unijne to one przychodzą, odchodzą i tak dalej, ale są różne dotacje, ludzie biorą na pierwszą firmę dotacje, nie potrafią wymienić tych formularzy, możesz stać się tutaj ekspertem, coś, co nawet nie musisz nigdy widzieć tej osoby na oczy, ona ci zleca, po prostu daje ci pewne rzeczy, ty przygotowujesz papiery, odsyłasz papiery i ona może sobie to zgłosić wtedy w odpowiednie miejsce. Też można na tym zarabiać fajne pieniądze, zwłaszcza wiem, że firmy, to akurat podoba mi się jako model biznesowy, że na przykład firmy piszą tego typu i pomagają w otrzymaniu różnych tam dotacji, nie? Przygotowują wnioski i biorą na przykład procent od dotacji. To jest, uważam, bardzo uczciwe, bo jeśli taka firma wie, co robi i ona faktycznie no, jest w stanie taką dotację uzyskać, no to nie bierze kasy na zasadzie na godziny, że dobra, robimy coś, robimy, a czy coś z tego wyjdzie, to już jest twój problem, kliencie, tylko właśnie biorą na procent po prostu, czyli dobra, ty dostajesz dotację na 100 tysięcy, my z tego 10% bierzemy, czyli na przykład 10 tysięcy, dostajesz dotację na pół miliona, bierzemy 50 tysięcy, nie? I wtedy jest to układ fair play, bo jak oni nie załatwią tej dotacji, nie dostają nic, a z kolei jak załatwią, to dostają fajne wynagrodzenie. Kolejna rzecz, to jest punkt 42, bycie programistą. No coś, co moi drodzy, nigdy nie odejdzie do lamusa, a na pewno nie w przeciągu kilkudziesięciu najbliższych lat. Zmieniają się technologie programowania, systemy właśnie wchodzą na coraz wyższe poziomy programowania. Dawniej programowało się stricte sam kod w ogóle, zaczynając od jakichś assemblerów, tego typu rzeczy, gdzie projektowało się bezpośrednio instrukcje procesora. Tak jak mówię, wiem, no bo informatykę kończyłem. Zresztą duża część moich firm to były firmy informatyczne właśnie, więc się znam w temacie. Później to było już zwykłe kodzenie, jakieś C++, Visual i tak dalej. Przechodziło to w następne poziomy. Teraz już mamy jakieś na przykład systemy typu Unity 3D i tak dalej, czyli bardziej już gdzieś się coś właśnie z klocków układa, ewentualnie tam kod jest mniejszą jakąś częścią, ale są też już systemy nawet, w których już w ogóle się nie koduje, tylko się już układa z bloków pewne rzeczy i one już funkcjonują później, czyli samą logikę wtedy projektujemy. Więc tak jak mówię, bycie programistą, rozumienie tego, w jaki sposób funkcjonuje właśnie technologia zero-jedynkowa, jeszcze teraz zero-jedynkowa, bo kwantowej jeszcze nie ogarnęliśmy, nie okiełznaliśmy dobrze. No to jest coś, co na pewno przez kilkadziesiąt lat będzie funkcjonować. Zresztą mam, dla mnie pracuje tutaj w Tajlandii właśnie programista, który no przez kilkadziesiąt lat jest już programistą. Gość ma już tam 50 parę lat, ale pisał w zasadzie na wszystko. Od automatów starych do gier, poprzez Atari, Commodore, poprzez Amigi, PC-ty, później konsole do gier, później aplikacje mobilne, właśnie dla mnie między innymi Linglinga nową wersję. On napisał. Napisał też, pisał cały w ogóle engine cały do gry Settlers. Pamiętacie może taką grę starszą? Także gość już jest starszy, ale całe swoje życie po prostu wraz z rozwojem technologii on się przerzucał na inne platformy i był programistą. Bo jak się nauczy, ja zauważyłem, że jak się nauczy po prostu jak się programuje, jaka jest logika funkcjonowania właśnie sprzętu, to ona się za bardzo nie zmienia. Zmieniają się tylko języki, ewentualnie poziomy programowania, jakieś systemy, detale, ale już sama logika po prostu, jeśli wiesz jak to robić, to łatwo ci się później przenieść na coś nowszego. Punkt 43. Pozycjonowanie stron. Znowu bardzo fajna rzecz, którą możesz robić z domu, czyli właśnie raz, że optymalizować czyjeś strony właśnie pod wyszukiwarki, a oprócz tego też pozycjonować te strony tak, żeby one się wysoko wyszukiwały. Jest to też element między innymi marketingu internetowego. Ale taki dosyć specjalistyczny. Tutaj już trzeba wiedzieć, jak to dobrze funkcjonuje. Punkt 44. Korekta tekstów, czyli nie samo pisanie, ale korekta. Czyli jeśli jesteś perfekcjonistą, idealna robota dla Ciebie. Idealna robota dla Ciebie. Bierzesz jakikolwiek tekst i po prostu wyłapujesz błędy. Z książek, z artykułów. Wiem, korzystałem sam z tego typu właśnie usług. Nie bezpośrednio, bo moje wydawnictwo korzystało, ale miałem bezpośredni kontakt właśnie z korektorami, tak to się chyba będzie nazywać, osobami korygującymi. Natomiast wiem, że są nawet firmy, nawet mój kumpel Maciej Dudko ma właśnie firmę Korekto.pl całą, która między innymi zatrudnia właśnie freelancerów, którym zleca później jako podwykonawcę pewną korektę różnych aukcji internetowych, artykułów, właśnie książek. Także jest to, wiem, co, też dobry model biznesowy, który ma szansę jak najbardziej na rynku. Punkt 45. Estylista. No popatrz, jaki pomysł. Dobieranie ludziom po prostu ubrań. Przecież to też nie musisz osobie fizycznie widzieć przed sobą, żeby dobrać jej, jaką ona powinna nosić kolorystykę, fason i tak dalej, żeby wyglądać fajnie, nie? Różne rzeczy pasują do różnych ludzi. Różne kolory pasują do różnych ludzi i w różnych rzeczach ludzie też się będą czuć dobrze, nie? Mają pewne cele, które chcą pokazać za pomocą swojego ubioru. Ktoś chce na przykład być elegancki, profesjonalnie wyglądać. Ktoś inny chce z kolei być dziki i szalony, nie? Więc możesz z ludźmi prowadzić tego typu konsultacje i pomóc im później dobrać ubrań, nawet do momentu, że im później zamawiasz w sklepach internetowych ubrania. Są sklepy, w których można zamówić ubrania. Jak ci się nie podobają, nie pasują, to można odesłać bez żadnych kosztów. Punkt 46. Rolnik. No rolnik, no rolnik, no. Można być rolnikiem.
Moi drodzy, to jest coraz fajniejsza rzecz. Zwłaszcza, że właśnie coraz bardziej ludzie zaczynają patrzeć na to, co jedzą, coraz bardziej unikać jakichś tam rzeczy właśnie takich niskiej jakości z marketów, a bardziej szukać no, dobrych takich produktów, bardziej naturalnych, nie? Więc możesz być rolnikiem, który sprzedaje, na początku produkuje różne rzeczy i później ludziom to sprzedaje. Zwłaszcza jak masz swoje pole, masz ogród dobry, to jak najbardziej można wejść w tą branżę, która, tak jak mówię, jeśli się ją dobrze ogarnie, to jest bardzo dochodowa. Punkt 47. PR. PR, czyli Public Relations, czyli znowu element kolejny marketingu internetowego. Moi drodzy, jak ktoś z Was jeszcze się nie zapisał na niedzielne szkolenia, to co to ma być? Zapisuj się od razu. No, PR, no to jest element właśnie budowania reputacji danej firmy, nie? Składający się z wielu różnych elementów, czy to budowanie reputacji marki osobistej, czy całej firmy. Firmy też z tego korzystają. Ja akurat nie korzystałem jeszcze nigdy z PR-owej firmy, aczkolwiek wiem, że wiele firm i nawet osób prywatnych, różnych aktorów, polityków korzysta właśnie z tego typu usług. Punkt 48. Bycie artystą. No robienie swojej muzyki, jakichś stand-upów, wypowiedzi. Dzisiaj jest internet, moi drodzy, i można te rzeczy robić z domu, wrzucać w internet, zarabiać pieniądze na zasadzie nawet czy to reklam, czy to produkcja na przykład muzyki na zamówienie dla ludzi, do reklam, do filmów, do różnych jakichś, nawet pod kanały YouTube'owe, pod intro jakieś, pod nawet filmy półprofesjonalne powiedzmy gdzieś, nie, jak się robi. Więc znowu, jeśli masz tutaj jakieś talenty tego typu, to warto je można wykorzystać, bo jeśli ty zaczniesz to robić, zaczniesz być w tym coraz lepszy, ludziom się zacznie to podobać, to będziesz zarabiać pieniądze, no nie ma innego wyjścia. Punkt 49. Produkcja biżuterii. Mam też w Akademii Biznesu wiele dziewczyn, bo to głównie dziewczyny się tym interesują, aczkolwiek panowie też przecież mogą, które robią właśnie oryginalną biżuterię w domu, nie? Jest to fajna rzecz znowu, którą można samodzielnie robić, stworzyć sobie swój własny sklep internetowy, wrzucić właśnie na tą stronę Etsy, powrzucać na różne portale różnego rodzaju, na Facebooki, na YouTubach pokazywać, na Instagramie. Jest bardzo dużo różnych kanałów właśnie w internecie, przez które można promować te swoje produkty i sobie w ten sposób dorabiać, a później zarabiać. Punkt 50. Researcher. Czyli bycie osobą właśnie, która na zamówienie dla ludzi wyszukuje różne rzeczy albo odkrywa pewne rzeczy. Mamy dzisiaj dzięki internetowi, mamy dostęp na szczęście do całej informacji ludzkości. Tak naprawdę, do wszystkich książek, artykułów, materiałów, statystyk, badań naukowych, różnych innych rzeczy. Problem jest taki, że jesteśmy przywaleni tą wiedzą, więc ciężko jest teraz w internecie coś znaleźć, między innymi przez osoby, które pozycjonują strony i często po prostu jakieś głupoty wywalają Google nam zamiast tego, co faktycznie szukamy, nie? Natomiast wiele osób nie ma czasu na to. Ja bardzo często na przykład, na szczęście mam pracowników w swoich firmach, więc im to zlecam. Natomiast jeśli bym nie miał, to na pewno też bym komuś zlecał na zewnątrz. Wyszukanie czegoś, wyszukanie jakichś elementów różnych. Nawet jakbym dzisiaj, akurat dzisiejsze pomysły, no nie wszystkie mi do głowy wpadły, przecież przeszukiwałem internet przez cały dzień, żeby dla Was znaleźć jak najwięcej tego typu właśnie pomysłów w domu i zebrać w jakąś jedną całość, nie? Ale ktoś mógłby to wykonać za mnie, mógłbym komuś to zlecić i na przykład tam parę godzin zaoszczędzić i dać komuś za to pieniądze, żeby sobie zarobił i wyszukał mi na przykład takich pomysłów 200, a ja bym z tego wybrał dla Was na przykład tych 50 najsensowniejszych, nie? I plus dołożył jeszcze jakieś swoje. Więc właśnie różnego rodzaju wyszukiwanie informacji, badania, nawet nie mówię nieprofesjonalne rzeczy, tylko jest firma po prostu. Ona potrzebuje, dobra, chciałbym mieć na przykład jakieś informacje o mojej konkurencji, nie? Co możesz mi znaleźć na przykład na temat różnych hoteli, powiedzmy we Wrocławiu, nie? No i ktoś na przykład przygotuje całą taką statystykę, analizę, wpisze do Excela wszystkie po kolei jakieś kontakty albo bazy danych na przykład. Powiedzmy, jesteś firmą, która na przykład dostarcza żarcie, nie? I albo restauracją. Nie? I chciałbyś na przykład mieć też opcję, żeby dostarczać, popatrz, będąc restauracją, na przykład we Wrocławiu, żeby ktoś stworzył Ci listę hoteli, z którymi się skontaktujesz i będziesz na przykład do tych hoteli dostarczać jedzenie na zamówienie, nie? Specjalne, powiedzmy, robisz sushi. No to klienci będą mieć uleteczkę w pokoju, czy informacje takie na recepcji, że jak chcą sushi, to tutaj proszę bardzo, mamy firmę, z którą współpracujemy, można zamówić z rabatem jeszcze bardzo fajne rzeczy, nie? No to zlecasz komuś na przykład i Ci przygotowuje bazę, na przykład, nie wiem, ile jest we Wrocławiu, ale powiedzmy 500 hoteli, na przykład moteli, czy jakichś hosteli różnych i później bierzesz drugą osobę, która z kolei się zajmuje sprzedażą przez internet czy call center i ta osoba będzie dzwonić do tych wszystkich hoteli, kontaktować się z nimi, czy właśnie chcą współpracę, a ty już później na gotowe spotkania tylko jeździsz umówione. Można? Można, więc można tutaj właśnie pomagać firmom i dzięki temu samodzielnie też zarabiać pieniądze. Punkt 51. Obróbka zdjęć, obróbka filmów. Ludzie mają dużo swoich prywatnych materiałów, które bardzo chętnie zamówię jakąś niedużą kwotę na przykład,
by chcieli, żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie, żeby ktoś to fajnie właśnie zretuszował, obrobił. Filmy na przykład, nie? Żeby mają film z wakacji, to możesz montować dla ludzi filmy z wakacji. Za stówkę, dwie. No kurczę. Dla ciebie może to będzie, wiesz, parę godzin roboty, nie? W jeden dzień. No ale zarobisz stówkę, dwie na przykład bez problemu. Punkt 52. E-sprzedawca samochodów. No, można też robić, popatrz, ty też byś może na to nie wpadł, popatrz, jest osoba, ktoś chce sprzedać samochód, ale się na tym nie zna zupełnie, no nawet problemem dla niego jest wrzucić ogłoszenie w internet, bo powiedzmy ma ktoś 60 lat, nie zna się za bardzo na komputerach, nigdy ich nie używał na co dzień, więc jak on to może zrobić? No może wrzucić gdzieś na jakieś kiepskie, czy dać do komisu, ale wtedy na przykład weźmie zamiast 50 tysięcy, weźmie 30 tysięcy. A może wziąć ciebie, gdzie ty na przykład weźmiesz jego zdjęcia, powiesz mu jak zrobić zdjęcia przede wszystkim, jak przygotować do zdjęć ten, on ci wyśle zdjęcia, wyśle ci wszystkie informacje o danym tam produkcie, ty powystawiasz to profesjonalnie na różne portale, skontaktujesz się na przykład z jakimiś tam ludźmi, którzy wyszukują z kolei dla ludzi samochody, nie? I na przykład ktoś sprzeda ten samochód zamiast za 30 tysięcy, to sprzeda za 50 dzięki tobie, a ty dostaniesz na przykład z tego 10%. Czyli dostaniesz piątaka za tego typu usługę. I wszyscy na tym wygrywają, nie? Bo ty zarabiasz piątaka, klient ma więcej pieniędzy, a też kupujący ma na przykład samochód taki, którego szukał. Kolejna rzecz, punkt 53, czyli ostatni na dzisiaj. To jest marka kosmetyków, swoja własna marka kosmetyków. Znam dziewczyny, które robią, na przykład tutaj w Tajlandii, narzeczona mojego przyjaciela, sama produkuje różnego rodzaju jakieś tam kosmetyki, ale też znam inną dziewczynę tutaj w Tajlandii, która robi jakieś mydełka swoje. Ludzie robią tego typu rzeczy, nawet można to robić, wiesz, na zasadzie kontaktujesz się, są fabryki, które produkują po prostu kosmetyki i ty im mówisz, jaki tam ma być skład, co mają do środka dać, jaka jest etykieta, jakie ma być opakowanie i oni dla ciebie na zamówienie jakąś tam linię produktów stworzą. Można to brać nawet w jakichś niedużych ilościach, nie po całe kontenery, czy palety, czy tiry, tylko w jakichś mniejszych ilościach jest to możliwe. Więc moi drodzy, zobaczcie, 53 pomysły, ale mógłbym tak dalej. No, mógłbym tak dalej jeszcze kontynuować, ale myślę, że wystarczy te 53 pomysły. Jak ktoś mi teraz z was powie, że nie ma pomysłu, nie ma jak wystartować, słuchajcie, większość z tych rzeczy, duża część, zdecydowana większość z tych rzeczy, to jest coś, co nie wymaga od was jakiegoś wkładu finansowego. Duża część nie wymaga od was jakiejś specjalistycznej wiedzy, na przykład, nie wiem, studiów pięcioletnich czy dłuższych. Wymaga od was jedynie chęci. Trzeba się otworzyć i naprawdę zrozumieć, że w każdej sytuacji, nawet jakiejś ciężkiej, można odnaleźć dla siebie jakieś szanse. I bardzo często, ja wam o tym mówię na filmach, że bardzo często jest tak, że właśnie dzięki jakiemuś kryzysowi niektórzy bankrutują, ale z kolei rodzą się też wielkie fortuny, nie? Bo ludzie potrafią po prostu to dostrzec jakąś szansę dla siebie. I to, że ekonomia i gospodarka działa w ten sposób, że zawsze są fale, zawsze idzie wszystko w górę, później na dół, w górę, na dół i tak jest od dziesiątek lat, kiedy funkcjonuje ten obecny system finansowy i to jest zupełnie normalne, więc to, że na przykład ty teraz jesteś w gorszej sytuacji finansowej, to wcale nie oznacza, że teraz nie możesz zacząć czegoś, co za parę miesięcy, za parę lat stanie się dla ciebie naprawdę czymś dużym. Być może na całe twoje życie stanie się na przykład twoim biznesem. Ale trzeba podjąć tą decyzję. Trzeba zacząć, trzeba pokonać w sobie jakieś różnego rodzaju lęki, które ja wiem, że ludzie mają. Wy się boicie. Macie lęki oczywiście. Wiem, bo sam takie miałem, jak w wieku 18 lat startowałem z pierwszą firmą. I doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Różnego rodzaju lęki, brak pewności siebie, czy ja sobie poradzę, czy dam radę. Tyle tych artykułów naokoło, że tam urząd skarbowy zniszczył ludzi, że politycy, że ZUSy i SRUSy i KRUSy i tak dalej, nie? Ale trzeba być ponad to. Jeśli mieszkasz w danym kraju, to trzeba po prostu nauczyć się, jak funkcjonować w ramach danego właśnie systemu i tam jak sobie poradzić. A dalej mamy jeszcze, słuchajcie, naprawdę jeszcze mamy świetne możliwości. Widzicie teraz, moi drodzy, ja wam bardzo często opowiadałem na filmach, jak ktoś z was jest tutaj dłużej na kanale, to na pewno się z tym spotkaliście, że wam mówiłem, żeby doceniać to, co mamy. Jakie mamy cholernie łatwe życie, jakie mamy naprawdę życie pełne możliwości i ograniczeń, jak nigdy jeszcze dotąd Polacy nigdy w historii ludzkości nie mieli. I w ogóle ludzie nawet, nie? Że dzięki internetowi właśnie, nowoczesnych technologii, kulturze w ogóle naszej cywilizacji, dzięki temu, że nie jesteśmy pod jakimiś zaborami, że nie mamy komuny już w Polsce, że nie mamy nie mamy, nie wiem, jakichś wariatów typu Korea Północna i tak dalej, nie? Wiadomo, politycy są różni, lepsi albo gorsi, ale tak naprawdę mogliście dostrzec, moi drodzy, i teraz widać faktycznie, jak mieliśmy większego farta, wielkiego farta, bo jako Polacy, no to przez dziesiątki, setki lat tak naprawdę byliśmy później od średniowiecza, końca średniowiecza, byliśmy przez ostatnich tam 200-300 lat, byliśmy strasznie dymani przez kraje ościenne, najpierw rozbiory, później wojny światowe, 50 lat komuny,
Więc tych ostatnich 30 lat naprawdę, słuchajcie, mieliśmy strasznie, strasznie przyjemnych, łatwych i pełnych możliwości. I dalej tych możliwości jest pełno na świecie. Słuchajcie, kryzys jest teraz, oczywiście recesja, ale to przejdzie. Jak zawsze, jak każdy kryzys przejdzie i teraz jest, uważam, najlepszy czas. Słuchajcie, w czasach kryzysu rodzą się czasem największe fortuny, największe biznesy. 12 lat temu podczas tego kryzysu w Stanach powstały jedne z największych firm obecnie, które w Stanach funkcjonują. Więc jest to teraz szansa, tylko trzeba po prostu podejść do tego odpowiednio, wyłączyć wszelkie telewizory, media i tak dalej i skupić się na tym, co faktycznie chcesz w swoim życiu. Bo to, że teraz jesteś w domu, że masz pewne ograniczenia jakieś, to nie oznacza wcale, że nie możesz tego wykorzystać dla siebie na plus. I w momencie, kiedy wszystko się ułoży, ustatkuje, to nie możesz być lepszym człowiekiem, który przesunie swoje życie na zupełnie nowy poziom. Staram się Wam tu pomóc, jak tylko mogę, dając Wam najlepszą wiedzę, inspirację, więc jeśli uważasz ten film za wartościowy, a myślę, że jest, bo tyle w nim inspiracji i pomysłów, że nie znajdziesz nigdzie indziej tylu na właśnie pracę z domu, i zwłaszcza coś w tej sytuacji, co teraz, żeby z czymś wystartować, to podeślij ten film właśnie swoim znajomym. Wrzuć łapę w górę też, pomoże to algorytmy, żeby YouTube'a pokazały ten film większej ilości osób. Napisz w komentarzu swoje przemyślenia. No i widzimy się w niedzielę na tych dwóch szkoleniach. Więc ja żegnam się z Tobą na dzisiaj. Trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah!